swoje życie można streścić w ideałach. Jeden z nich to podstawa, czyli wiara. Wierzę w siebie, sukces i bliskich. Może to nie tyle wiara, co sam instynkt. W moim życiu dość sporo się zmieniało. Jeden dzień niósł smutek, inny radość. Doświadczeń mi nie mało, choć liczę na więcej. Póki oddycham i tutaj jeszcze jestem. I póki będę, będę chciał coś zmieniać. Bo drugi ideał to chęć samodoskonalenia. I bez wątpienia to nie jest droga ślepa. Bo widzę, co robię i co w sobie zmieniam. Chcę być coraz lepszy w tym, co robię. Chcę znać własne zagadnienia i odpowiedź. I poznam ją, bo do sensu tutaj dążę. Odnajduję go w ludziach, to chyba proste. Chcę spełniać marzenia jak każdy, bo moja trzecia zasada to po prostu marzyć. I marzę, że sam zaprowadzę jakieś zmiany, bo mam w sobie iskrę i nie chcę jej gasić. Chciałbym kiedyś mieć rodzinę z tą jedyną, nie zmieniać nic i nadal czuć tą miłość. Choć czasem jest mi przykro, to trwam, bo właśnie te uczucia pozwalają mi trwać. Chcę móc uszczęśliwiać bliskich, bo czwarty ideał to być dobrym dla innych. Staram się być dobrym i zła z siebie pozbyć. Chcę to robić, nie zważając na koszty. Chcę też palić za sobą wszystkie mosty. Bo punkt piąty to nie wracać do przeszłości. Żyć chwilą i jutrem, odrzucić szczurów pościg. Żyć własnym tempem, to wymóg jest ostry.